Cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki i dzisiaj będziemy robić sobie meal prep. Chcę pokazać Ci, jak w prosty sposób można przygotować sobie jedzenie na cały tydzień. Ale co to daje? Przede wszystkim takie wcześniejsze przygotowanie sobie jedzenia potrafi później oszczędzić masę czasu w tygodniu, pozwoli Ci jeść zdrowo, nawet gdy jesteś super zabiegany w ciągu tygodnia. Także naprawdę bardzo, bardzo polecam, bo potrafi to naprawdę niesamowicie uprościć zdrowe odżywianie. Aczkolwiek nie będziemy sobie tutaj robić takiego meal prepu, w którym przygotujemy sobie 5 posiłków takich samych na cały tydzień, bo moim zdaniem nie jest to jakaś najfajniejsza opcja. Po pierwsze dlatego, że ja osobiście nie chciałabym przez cały tydzień jeść tego samego, a po drugie, takie jedzenie może po prostu wtedy bardzo łatwo się zepsuć. I szczerze, zawsze bardzo dziwi mnie, jak ci wszyscy ludzie później ze smakiem jedzą to, co przygotowali sobie tydzień temu. Ale to tylko moje zdanie. My dzisiaj będziemy sobie po prostu przygotowywać poszczególne składniki, które możemy zrobić wcześniej i które rzeczywiście przetrwają nam te kilka dni. Dzięki temu później będziemy już mieli gotowe takie podstawowe składniki, z których bardzo łatwo będzie nam skomponować już gotowe posiłki i naprawdę niesamowicie, niesamowicie pozwoli nam to oszczędzić czas na zdrowe gotowanie w ciągu tygodnia. I już bez przedłużania lecimy do naszego prepowania. A jeszcze, jeżeli podobają Ci się tego typu filmy, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Jeśli interesuje Cię zdrowe odżywianie, to nie zapomnij kliknąć w dzwonek, żeby nie przegapić żadnych innych filmów tutaj i już naprawdę lecimy do prepowania. Na samym początku ja polecałabym Ci poświęcić 2 minuty, żeby to wszystko dobrze zaplanować. Przede wszystkim przemyśleć to, ile co zajmie nam czasu, tak żeby móc zacząć od tego, co będzie przygotowywało się najdłużej. Dodatkowo podzielić sobie też przygotowywane rzeczy na te, które muszą być ugotowane, albo na te, które będziemy piekli albo używali blendera, tak żeby później logistycznie jak najbardziej miało to sens. Ja u mnie zaczynam od ugotowania sobie soczewicy. Wcześniej już ją sobie namoczyłam. Zalewam ją gorącą wodą i później taką soczewicę już ugotowaną będę mogła sobie w ciągu tygodnia albo dorzucić do jakiegoś obiadu, albo zrobić z niej jakąś szybką pastę, dorzucić do sałatki. I tak samo też na samym początku będę gotować sobie kaszę i ryż. Ja sobie razem ją wymieszam, bo dlaczego nie? I w tym momencie też polecam Ci zabrać się za przygotowywanie zupy, czyli zalanie Twoich warzyw wodą i również ich ugotowanie. Gdy kasza i strączki mi się gotują, zabiorę się za przygotowanie sobie marynowanego tofu. I tutaj pokroję go sobie w kostkę. Tutaj, jeśli nie jesz tofu, oczywiście możesz sobie zabrać się za przygotowywanie innego źródła białka, które jest akurat w Twojej diecie. I też, jeśli na przykład chcesz ugotować jakieś inne strączki oprócz soczewicy, to jak najbardziej też możesz to teraz zrobić. Tylko pamiętaj, że fasole, ciecierzyce, one gotują się o wiele dłużej. I najlepiej zabrać się za gotowanie ich trochę wcześniej. Czas na przygotowanie marynaty. Tutaj do pojemniczka, do którego później będę wsypywać nasze tofu, wlewam sos sojowy. Do tego olej. Odrobina syropu klonowego. Ostrego sosu zamiennie na po prostu ostrą przyprawę chili. I przyprawy u mnie bardzo dużo czosnku granulowanego, bo bardzo lubię czosnek granulowany, jakbyś jeszcze się nie zorientował. I dużo papryki. Oczywiście tutaj też możesz przygotować Twoją ulubioną marynatę. Ja po prostu lubię tę. To wszystko mieszamy i wsypujemy do tego tofu. Również staramy się go wymieszać, tak by całe było pokryte marynatą. Tutaj taki tip, można zamknąć pojemniczek i mocno powytrząsać. I takie zamarynowane tofu wkładamy do lodówki i kiedy będziesz miał w tygodniu ochotę na zrobienie czegoś z tofu, to wystarczy, że podpieczesz go albo troszkę podsmażysz i będzie ono gotowe. Albo jeśli nie będzie Ci przeszkadzało, że będzie się ono krótko marynowało, to możesz też od razu dzisiaj albo go podpiec, albo podsmażyć i wtedy już będziesz miał gotowe tofu idealnie od razu do dodania do posiłku. Przed przygotowaniem marynaty do tofu włączyłam piekarnik, żeby już mi się nagrzewał i teraz zrobimy sobie muesli, które później będzie idealną opcją śniadaniową, do którego wystarczy dodać tylko jogurt albo mleko, jakieś owoce i mamy pyszne śniadanie. I tutaj zaczynam od pokrojenia orzechów i migdałów. Tu oczywiście możesz wybrać dowolne, ulubione orzechy. I teraz płatki owsiane mieszam z naszymi orzechami. Do nich dodaję syrop klonowy. U mnie się skończył, więc nie będzie go dużo, ale to nic nie szkodzi. Do tego olej albo masło orzechowe. Ja jeszcze dodatkowo dam sobie wiórki kokosowe. I to wszystko dokładnie mieszamy.
I to wszystko przykładamy sobie na blaszkę, albo tak jak w moim przypadku do foremki, jeszcze też skończył mi się papier do pieczenia, więc mam to, także jak zwykle jestem idealnie przygotowana do nagrywania filmów. W każdym razie wykładamy to na blaszkę, rozprowadzamy to, po niej by była cienka warstwa naszego muesli i to wkładamy do piekarnika. Ja sobie do tego przygotuję jeszcze nuggetsy z przepisu e-bookowego. Tutaj ogólnie polecam Ci przygotować coś, co będzie kolejną rzeczą, która wchodzi nam do piekarnika. Możesz też na przykład zrobić sobie jakieś Twoje ulubione burgery, później je zamrozić albo schować do lodówki, albo dalej jakiś inny rodzaj białka, który akurat Ty jadasz. Także to wszystko sobie mieszam. I wykładam na blaszkę. Muszę sobie serio chyba zainwestować w silikonową matę do pieczenia. Właśnie na wypadek takich zdarzeń jak teraz, kiedy kończy mi się papier. I gdy tylko skończy mi się piec musli, to wrzucę sobie je do piekarnika. I tak jak mówiłam tutaj też, świetnie nada się przygotowanie na przykład jakichś burgerów na cały tydzień. Musli nam się zrobiło, już pięknie tutaj pachnie. I teraz wrzucam nasze nuggetsy. Zostawiam je, by trochę nam przestygło i później przełożę je sobie do słoiczka albo pojemniczka. W tym czasie polecam Ci też skończyć robić zupę krem. Ja na moją podlinkuję Ci przepis tutaj i przekładamy ją do pojemniczka. Tutaj poczekam, aż troszkę przestygnie i wtedy ją zamknę. I też w tym czasie już skończyło nam się gotować kasza i soczewica i je też sobie poprzekładam do pojemników. Później, tak jak już mówiłam, taką soczewicę czy inne strączki, które sobie ugotujesz, fajnie jest dodać na przykład do jakiejś sałatki czy do obiadu. Już mamy tutaj ją ugotowaną. Tutaj warto zwrócić uwagę, by zarówno soczewicę, jak i kaszę gotować bardziej na sucho, żeby tam było jak najmniej wilgoci, wtedy dłużej nam wytrzyma świeże i niezepsute. I tak samo przekładam sobie naszą kaszę z ryżem. Ja osobiście takiej kaszy czy ryżu nie trzymałabym aż cały tydzień, bo moim zdaniem to zdecydowanie za długo. Aczkolwiek spokojnie jakieś 3 dni w lodówce powinna wytrzymać i możesz spokojnie ją dodawać do na przykład obiadu albo jako dodatek do śniadania, jako jaglankę, jako jakieś smoothie. Także jak najbardziej oszczędzi to czas, bo po prostu już nie będziesz musiał za każdym razem osobno gotować. Gdy musli nam wystygnie, delikatnie kruszę je palcami i przekładam do pojemniczka. I mamy przepyszną bazę do śniadań gotową. Następnie polecam Ci też zblendować i przygotować Twoją ulubioną pastę. U mnie jest to pasta z ciecierzycy i suszonych pomidorów. Przepis jak zwykle znajdziesz na mojej ulubionej pasty tutaj. Tak samo taka pasta moim zdaniem po 7 dniach już raczej nie będzie zbyt smaczna, aczkolwiek 3-4 dni w lodówce spokojnie może siedzieć i spokojnie może nas wtedy cieszyć swoim pysznym smakiem. Poza tym ja i tak te pasty nałudzę nam o wiele szybciej, bo bardzo je lubię. I na sam koniec polecam Ci zrobić sobie jeszcze jakiś deser, na przykład jakieś ciasteczka owsiane czy z ciecierzycy i marchewki. Wszystkie moje ulubione podlinkuję Ci tutaj. Ja osobiście zrobię sobie trufelki ciecierzycowe, też tutaj już był na kanale ten przepis. Aczkolwiek ja zapomniałam daktyli, więc spróbujemy zrobić je z użyciem rodzynków. Nie wiem, co tutaj wyjdzie, więc blendujemy po prostu rodzynki, ciecierzyce, kakao i płatki owsiane. Zobaczymy, czy się uda. Otóż udało się, aczkolwiek ja i tak wolę bardziej wersję z daktylami. Ja jeszcze do środka dorzuciłam sobie orzechów włoskich dla dobrych tłuszczy i z tego formuję sobie kuleczki i obtaczam w wiórkach kokosowych. I tym sposobem mamy masę pyszności, które naprawdę pozwolą nam bardzo, bardzo przyspieszyć gotowanie w ciągu tygodnia. Mamy tutaj już gotową bazę na śniadanie, czyli muesli, które wystarczy wymieszać z jogurtem, z owocami i mamy pyszne śniadanie. Mamy do tego źródło węglowodanów, czyli kaszę, którą dodajemy do obiadu, do jaglanek, do czego tylko chcemy. Mamy też źródła białka, czyli w tym wypadku nuggetsy sojowe, zamarynowane tofu i już ugotowaną soczewicę. Soczewicę możemy dodawać do wszelakich sałatek, do sosów, możemy zrobić z niej nawet burgery albo jakąś pastę.
takie tofu, tylko sobie podgrzewamy, przysmażamy albo przypiekamy. To już jest gotowe do dorzucenia. Mamy zupę, którą wystarczy tylko podgrzać, dodać do niej chleb. Ja posypałam ją jeszcze orzechami i już jest gotowe całe danie. Mamy pastę kanapkową, dzięki której od razu możemy zrobić sobie kanapki. I mamy też coś na deser, czyli trufelki czekoladowe z ciecierzycy, które idealnie nadadzą się do złapania w biegu albo gdy mamy ochotę na coś słodkiego. Przygotowanie tego wszystkiego zajęło mi nieco ponad godzinę, ale myślę, że jeżeli ty nie będziesz nagrywał swojego przygotowywania, to spokojnie zmieścisz się w godzinę albo w półtorej, a tyle czasu oszczędzisz później w tygodniu, także bardzo polecam ci spróbować. Jeśli ci się podobają tego typu filmy, to koniecznie daj łapkę w górę albo napisz komentarz, żebym wiedziała, jakich filmów tutaj więcej robić. A jeśli interesują cię jakieś przepisy na super proste, zdrowe i pyszne rzeczy, to koniecznie zobacz te filmy tutaj. Dziękuję ci za dzisiaj, trzymaj się najcieplej i do zobaczenia już wkrótce.